Zawsze, kiedy przyjeżdżają tutaj Boży ludzie, to jest taka adrenalina, dlatego że ja wiem, że to Bóg was przysłał i dziękuję, że odpowiedzieliście i że byliście posłuszni Duchowi Świętemu. Tak to czuję. Ale my chcemy was uhonorować też. Chcemy was uhonorować oklaskami za to, że wasze życie jest oddane Bogu. I to jest prawda. I ludzie, którzy służą Bogu na pełny etat, są dla nas bardzo ważni. Więc chcemy was błogosławić teraz. Kościele, wyciągnijmy ręce. Ojcze, ja dziękuję ci za naszych gości. Ja dziękuję ci, że będziemy mieli zaszczyt, Panie, razem z nimi uwielbić ciebie. Słuchać twojego głosu, odbierać od ciebie, Panie. Ja wierzę, że ty będziesz dzisiaj się poruszał w potężnej swojej mocy, ale przede wszystkim, Panie, my czekamy na ciebie, na twoje serce, na twoją miłość w tym miejscu. Ojcze, dziękuję ci za tych ludzi, którzy ci służą, którzy są oddani tobie i są wierni tobie, Ojcze. Modlę się, żebyś ich błogosławił i żebyś ich poszerzał, Panie, i używał coraz mocniej i mocniej. Dziękuję ci za ich służbę, Ojcze. I Panie, niech część tego, co wniosą do tego zboru dzisiaj, jest twoją częścią dla nas. Amen? Amen? Oddajmy Bogu chwałę za nich. Amen. Okej, usiądźcie, będziemy się jeszcze modlić, ja tylko szybko przelecę przez ogłoszenia. Dzisiaj mamy małą zmianę. Najpierw będę krótko ja dzielił się z wami słowem, później pastor Leszek po 5-minutowej przerwie. W międzyczasie jeszcze będziemy, Kuba, mieli przed pastorem Leszkiem jedno wejście wasze, także przygotujcie się, bo to z takich nowych rzeczy. Po głoszeniu, tak jak to mamy w zwyczaju, czujcie się wolni, żeby odpowiedzieć na to, co Duch Święty robi, co chce robić, więc mamy tu tą przestrzeń. Pastor Leszek będzie prowadził tą drugą sesję i będzie zapraszał was do modlitwy, czy jakkolwiek to będzie się działo. Wierzę, że już jesteście pobudzeni, że jesteście na pewno głodni, żeby brać. Też witam serdecznie wszystkich, którzy przyjechali z daleka, czy nie z daleka, wszystkich niedomowników, ale i domowników. Możecie powstać, ci, którzy jesteście z daleka? Możecie powstać? No, my chcemy Bogu oddać chwałę za was. I modlimy się, żeby ten czas, który tutaj spędzicie, był dobrym czasem dla was, ale przede wszystkim, żeby był super czasem dla Pana Jezusa, który chce wam dać cudowne rzeczy. Amen? Bądźcie gotowi, wiecie, że Bóg się porusza, więc weźcie, co możecie wziąć. Ile macie miejsca, weźcie, a później zawieźcie gdziekolwiek i niech się Boże Słowo rozsiewa po ziemi. Amen? Okej, kto jest jeszcze pierwszy raz, a nie jest z daleka, bo takie pytanie też mogę zadać. Nie ma już nikogo. Witaj, siostro. Witaj. Możesz powstać bardzo. Możemy przywitać się z tym. Miło nam bardzo. Okej. Więc tak, słuchajcie, macie wszystkie ulotki tam na wyjściu, na potykaczu, tym wyświetlaczu. Możecie sobie przeglądać jutrzejszy plan. Nie będziemy tutaj tracić na to wszystko czasu. Krótko mówiąc, ogłoszenie jest takie: bądźmy gotowi na Boże poruszenie. Ale nie bądźmy gotowi tylko, żeby przyjechać i coś wziąć, a później zobaczymy, jak to będzie, tylko żeby utrzymać. Moją modlitwą jest, że to, co wszystko Bóg udzieli nam, żebyśmy byli w stanie utrzymać, nosić i żyć tym, co nam Bóg daje. Amen? Czyli to nie chodzi o wzniesienie podczas sobotniej czy piątkowej konferencji, ale to chodzi o to, żeby żyć w Bożej chwale i być zanurzony w Bożej chwale cały czas. I to jest to, co my chcemy tutaj wzbudzić. Amen? Amen. Okej, czyli wszystko inne jest na ulotkach, czy gdzieś tam. Uwielbiamy Pana, Kuba, uwielbiamy Pana. Zachęcam was do powstania. Wiecie, kiedy się modliłem, to Duch Święty specyficznie poprowadził mnie, żebyśmy zaczęli tą pierwszą pieśnią. Ona jest bardzo krótka, ale wierzę, że ona ukierunkuje nas na resztę tej konferencji. I wiecie, moim wołaniem, i wierzę, że waszym też, jest to, żeby od pierwszych minut Jego obecność, Jego chwała wdzierała się do tego miejsca. Niech się wdziera Twa obecność i chwała, fala za falą, niech się wdziera Twa obecność i chwała, fala za falą, niech się wdziera Twa obecność i chwała, fala za falą, fala za falą.
Niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą, niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą, niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą, zapraszamy Cię, Duchu Święty, wypełnij to miejsce, wypełnij to miejsce. My wołamy, niech się wedrze Twa obecność i chwała do tego miejsca. Ogłaszajmy. Niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą. Niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą. Niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą. Panie, modlę się o Ducha wiary, Panie. O oczekiwanie, Ojcze. Zapraszamy Cię, Jezu. Niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą, niech się wdziera Twa obecność i chwała. Fala za falą.
to Boga. Wyznaj to Boga. Trwała dalej, bo Bóg może stąpić teraz ze swoją potężną chwałą. Bo kiedy Jego lud chwali Jego majestat, Bóg wstępuje ze swoją chwałą. Nie czekaj na później, nie czekaj na pastora. Znaczy czekaj, ale powiem Ci, Bóg Cię może zaskoczyć już teraz. Uwielbiajmy jak symfonia, jak jeden głos uwielbienia dla Boga. Oczekuj oblubienicę, oczekuj Pana. Oczekuj oblubienicę Pana. Z wiarą. Wielki jest nasz Pan. A niech zadrżą te mury. Wielki jest nasz Pan. O, wielki jest. Ciebie i trwa w Tobie, ma wszystko, Panie. Modlę się, żebyś się uwielbił w tym miejscu. Modlę się, żeby Twoje imię było podniesione wysoko. Nie w żadnej letności, ale żeby nasze serca pałały do Ciebie, Panie. Bo Ty tutaj jesteś. Bo Ty tutaj jesteś. I Tobie się należy wszelka cześć, wszelki honor i wszelkie uwielbienie. I dlatego Cię uwielbiamy, Panie. Amen. Thank you.
Szukam twarzy Twej. Wiem, że chcesz dziś się objawić. Wiem, że chcesz dziś dotknąć mnie. Przed Tobą stoję dziś w obliczu chwały Twej. Wszędzie wokół aniołowie w zachwycie wielbią Cię. Przed Tobą klęczę dziś, padam do Twych stóp. Twa miłość mnie ogarnia, Twa łaska mnie okrywa. Panie mój, Panie mój. Tylko jedno pragnę wyznać, tylko jedno krzyczeć chcę. Święty, święty, jesteś godzien wszelkiej chwały, Pan zastępów imię Twe. Święty, święty, jesteś godzien wszelkiej chwały, Pan zastępów imię Twe. Święty, święty, jesteś godzien wszelkiej chwały, Pan zastępów imię Twe. Święty, 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 Ty jesteś. Święty, 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 Ty jesteś. Święty, 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 Ty jesteś, Panie nam. Zastępu w imię Twe.
święty, święty. Jesteś godzien wszelkiej chwały, Pan zastępów imię Twe. Święty, 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 Ty jesteś. Święty, 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 Ty jesteś. Święty, 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 święty. Ty jesteś, Panie. Święty, 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 Ty jesteś, ogłaszaj. Święty, 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 święty. Twój lud Cię uwielbił, Panie.
pozwoliłeś nam, Panie, wejść w takie miejsce intymne, śpiewania Ci melodii naszego serca, Panie. Ale chcemy Ci wyznać, że Ty jesteś godzien, jesteś święty. I ucz nas, Panie, ucz nas, Panie, bo w niebie będziemy tylko to robić. Będziemy Ci śpiewać, kim jesteś. A teraz już tutaj, Panie, już tutaj, Panie, niech się wdziera Królestwo Boże. I Twoi ludzie niech Ciebie chwalą, bo Ty swojej chwały nie oddasz nikomu, ale przyjmiesz ją z ust Twojego ludu, Panie. I niech dzisiaj tak jest. Niech dzisiaj każdy odda Ci chwałę, żebyś mógł stąpić ze swoją chwałą, bo jesteś godzien chwały. Godzien jest baranek przyjąć cześć, uwielbienie i chwałę. Godzien jest baranek. Godzien jest nasz Pan. Jest godzien. Jest godzien, żeby podnosić Jego imię na ziemi. Jest godzien, żeby biec za Nim i Mu służyć. Jest godzien wszelkiej czci, chwały, wszelkiego czasu. Jest godzien. Uwielbi się, Panie, chwalę swojego ludu. Niech otworzą się bramy, niech wyjdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty wypełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Wołamy, niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Wołamy, Panie, niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Niech otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię. Otworzą się bramy i niech wejdzie Król chwały, niech skrawek Twej szaty napełni świątynię.
abyś napełnił nas, Panie. Chcemy Ci powiedzieć, że jesteśmy puści cali dla Ciebie. Panie, że cały ten świat, wszystko, cały zgiełk, wszystko to, co nie jest od Ciebie, Panie, zostawiliśmy na zewnątrz, Panie. Ja osobiście modlę się, Ojcze, żebyś się przelewał przez nas dzisiaj. Przez każdego, Panie, przez każde serce. Ale modlę się, Ojcze, żeby gleba naszych serc była gotowa na to, co Ty chcesz czynić, Panie. Bo Ty chcesz czynić zawsze wielkie rzeczy. Ty zawsze chciałeś je czynić i Ty zawsze szukałeś ludzi, przez których możesz je czynić. Ja modlę się, żebyś znalazł w tym miejscu wielu ludzi, Panie, których napełnisz do przelewu. Ja wierzę, że dzisiaj będziesz chcił też swoim duchem i będziesz chcił swoim ogniem i że wyjdziemy stąd przemienieni, Panie. I że przygotujesz nas też na jutrzejszy dzień. Panie, ale jedno, co chcemy Ci powiedzieć, znajdź nas dzisiaj. My chcemy się przybliżyć do Ciebie. Ty powiedziałeś, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do Was. Panie, my chcemy zrobić krok wiary do Ciebie. Do Ciebie, żeby dzisiaj Cię dotknąć. Panie, jak te wszystkie osoby, które nam wskazałeś w Słowie Bożym, Panie, w natchnionym Twoim Słowie, po coś nam to pokazałeś? Po coś pokazałeś ludzi, którzy się spinali na drzewa? Po coś pokazałeś nam tych, którzy nie widzieli, a za wszelką cenę chcieli się dotknąć Twojej szaty? Panie, znajdź nas dzisiaj. Może jesteśmy ślepi jeszcze w wielu rzeczach, ale jedno chcemy, Panie, otwórz nasze oczy. Otwórz nasze duchowe oczy, żebyśmy widzieli, kim jesteś, Panie, i żebyśmy oddali Ci należną cześć. Otwórz nasze oczy, Panie. Niech runą mury religii, Ojcze, w nas. Panie, Ty się uwielbi w tym miejscu. Ty się uwielbi. My jesteśmy tu dla Ciebie i my Ciebie potrzebujemy. Tak, to jest prawda. Ale dzisiaj przyszliśmy, żeby Cię uwielbić i żeby Ci oddać chwałę. I modlę się, że jeżeli jesteś w tym miejscu i nie zna Ciebie, Pan, i kogo Ty nie znasz po imieniu, żeby się to zmieniło, Panie. Żeby te osoby, które może Ciebie nie znają, znalazły łaskę w Twoich oczach. Ty powiedziałeś, że to Ojciec wybrał nas. To Ojcze, wybieraj nas. Wybieraj nas, Panie. Jesteśmy cali dla Ciebie, Panie. Panie, ja wiem, że jesteśmy Twoimi świątyniami i zamieszkałeś w nas. I nie wołamy o to, żebyś otworzył niebo, żebyśmy, nie wiem, szukali czegoś, jakichś przeżyć, Panie. Nie, nie, nie. Panie, my wołamy z głębokości naszego ducha, bo wiemy, że Ty możesz tylko napełnić naszego ducha, że tylko Ty możesz napełnić nas sobą i że Ty posłałeś, Jezu, Ty posłałeś, Ojcze, Ty posłałeś Ducha Świętego, żebyśmy mogli chodzić w pełni Jego ducha, żebyśmy mogli, Duchu Święty, chodzić w Twojej pełni i żebyśmy o sobie kiedyś mogli powiedzieć, albo inni, żeby o nas mogli powiedzieć. Leszek był pełny mojego ducha. Był pełny mojego ducha. Tomek był pełny mojego ducha. Wysłałem go i był pełny mojego ducha. Nie był zbawiony. To jest największym cudem. Ale był zbawiony i pełny ducha. I to jest to posłanie. To jest przesłanie tej konferencji. Dziękować za zbawienie. Tak jak Pan Jezus powiedział swoim uczniom, dziękujcie, że Wasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. Ale dzisiaj Duch Święty ma pragnienie, żeby każdy stąd wyszedł napełniony Jego chwałą, napełniony Jego obecnością. Bo powiem Wam jedną rzecz, może nie wiemy wszyscy, ale Jego namaszczenie nas zmienia. To Jego namaszczenie nas zmienia. To Jego chwała, Jego obecność zmienia nas w innych ludzi. To przebywanie w Jego chwale. Przez to świecimy. Przez to jesteśmy światłością. Ja modlę się, żebyśmy byli gotowi, żeby to przyjąć, to przesłanie. Amen? Podziękujmy Bogu za wszystko, co dla nas uczynił. I oczekujmy. Dziękuję Wam serdecznie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Nie wiem, czy czuliście to samo, co ja. Ja kocham ten moment, kiedy czuć w rzeczywistości duchowej, że Jezus jest uwielbiony. Ja nie wiem, czy wszyscy to zawsze rozpoznajemy, czy nie, ale można zaśpiewać coś dla Boga. Ale jest takie miejsce w chwaleniu Boga, że osiąga się pewnego poziomu i od tego poziomu jak gdyby jest już inaczej. Jest taka intymna więź z Nim w duchu. Ja dzisiaj czułem, że Jezus był uwielbiony. Po prostu był uwielbiony. Po prostu w rzeczywistości duchowej Jezus dzisiaj był podniesiony, uwielbiony i tak naprawdę cieszę się z tego. Bo wiecie, jak Jezus jest uwielbiony, to znaczy, że jest w tym miejscu. Nie musimy tego brać tylko przez wiarę. Wiemy, że zamieszkał w nas. Ale też Duch Święty jest nie tylko w nas, ale jest obok nas, wokół nas, na nas. Amen? Jest tak?
Jest tak? Ja chcę to, ja to będę tutaj z uporem maniaka podkręcał cały czas, jak będę miał tylko mikrofon, żebyśmy pamiętali, że Duch Święty w nas zamieszkał, ale że chcemy mieć pełnię tego Ducha. Chcemy mieć pełnię. Pełnia Jego Ducha to chodzenie w Bożej chwale. To jest w chmurze, po prostu pewne rzeczy nie są w stanie do Ciebie dojść, diabeł nie jest w stanie Cię tchnąć. Wszystko jest jak gdyby poza tym. Kiedy naród izraelski był wyprowadzony z Egiptu i obłok spoczął na przybytku zgromadzenia i wszyscy czekali, cały Izrael czekał, kiedy ten obłok się będzie poruszał i wszyscy szli za nim. Czasami czekali rok, czasami czekali 2 lata i przez 40 lat poruszali się za Duchem Świętym, za Bożą obecnością, za Bożą chwałą, za Bożą mocą. I kiedy obłok ruszał, cały naród szedł za nimi. I wiecie, co oni mówili? Oni wiedzieli jedną rzecz i tutaj dzisiaj trzeba budować świadomość. Oni wiedzieli jedną rzecz, że kiedy obłok pójdzie przed nimi, to wrogowie będą uciekać. I dzisiaj, żebyśmy mogli być mocnym kościołem, każdy z nas, skądkolwiek jesteśmy, żebyśmy mogli być mocnym kościołem, kościołem Ducha Bożego, nie kościołem tylko relacji, nie kościołem tylko atmosfery, ale kościołem chodzącym w mocy Ducha Świętego, musimy zwrócić uwagę na Ducha Świętego. I są dwie służby Boga, które nam Pan Bóg dał możliwość poznać. Służba Pana Jezusa, kiedy był w ciele tutaj, kiedy chodził w swoim miłosierdziu, uzdrawiał i my się z tego uczymy i my Go naśladujemy, bo On nas posłał jako swoich świadków. Amen? Jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być do Niego podobni i mamy robić te rzeczy, które On robił. Więc On przyszedł, żeby tych, którzy są zniewoleni, uwalniać, tych, którzy potrzebują Jego dotyku, uzdrowienia, uzdrawiać i tych, którzy są skruszeni w sercu, żeby podnosić. I to jest nasza posługa. Nie jest naszą posługą, żeby mówić o wielu głębokich rzeczach, tylko naszą posługą jest, żeby przyjąć moc Ducha Świętego, czyli druga służba, czyli Jezus wysyła Ducha Świętego, że przyobleka nas w moc i chodzimy w Jego Duchu. Nie chodzimy raz na amen, na zawsze, tylko chodzimy cały czas w pełni Jego Ducha i cały czas wołamy, żeby nas napełnił. Amen? Więc nie możemy się skoncentrować na jednym przeżyciu, ale musimy się skoncentrować na przeżyciu codziennym Bożej obecności i chodzenia w Jego chwale. I to jest to, co trzeba podnosić dzisiaj. Dlatego, że Kościół mówi o jednym, ale żyje drugim często. I Bóg chce to zmieniać. Po to są różne ogniska przebudzenia, żeby Bóg nas przebudzał. Nie przebudzał ludzi obok nas, ale żeby nas wybudzał. Bo Kościół potrzebuje wybudzenia. My potrzebujemy. Bóg przychodzi do swojego ludu, żeby go podnosić, żeby go wysyłać, żebyśmy chodzili w Jego namaszczeniu, w Jego mocy. I wiecie, można mówić wiele rzeczy o namaszczeniu, można mówić, rozwijać ten temat i z lewej, i z prawej strony, ale tak naprawdę chodzi tylko o jedną rzecz. Ten sam Duch, który spoczął na nas i mieszka w nas, spoczął na Jezusie Chrystusie, na naszym Panu. Kiedy się ochrzcił w Jordanie, spoczął na Nim Duch Boży i przez to sam Jezus mówi o sobie, namaścił mnie Pan, żebym czynił to i to. Więc jeżeli my nie szukamy namaszczenia Bożego, to będziemy robić rzeczy z ciała. Przez wiarę owszem, przez miłość do ludzi i przez miłość do Boga, ale potrzebujemy chodzić w Duchu Świętym. Potrzebujemy chodzić w Jego obłoku. Potrzebujemy chodzić zacienieni przez Ducha Świętego cały czas. Ja nie chcę czytać o Piotrze, że przechadzał się i jego cień uzdrawiał. Ja naprawdę mam w sercu wiarę i pragnienie i wiem, że wielu z nas ma tą wiarę, że prędzej czy później, w różnym wymiarze, różnie napełnieni albo różnie przelani Duchem Świętym, będziemy Jezusa, będziemy zaświadczać o Jezusie namaszczonym w ten, a nie inny sposób. Amen? Jeżeli masz takie pragnienie w swoim życiu, to bądź błogosławiony. Coś weźmiesz. Jeżeli nie masz, to bądź głodny tego pragnienia. Bo powiem wam, że chrześcijaństwo jest zdecydowanie najpiękniejszą rzeczą, jaką może spotkać człowieka. Ale w chrześcijaństwie potrzebujemy determinacji. Determinacji, żeby umieć złamać wszystko i oddać wszystko Bogu. Tak naprawdę zbawienie dostaliśmy naprawdę za darmo, jeżeli tak to można ująć słowami, bo to była największa cena, jaka mogła być. Przelana krew naszego Pana Jezusa Chrystusa nas zbawiła. I nic nie musimy zrobić więcej, bo dostaliśmy to przez wiarę. I tutaj trzeba pamiętać, że nasza wiara musi być żywa. Bo jeżeli wiara nie jest żywa, to ona nie jest żywa. Ona jest martwa. A jeżeli przez wiarę jesteśmy zbawieni, to nasza wiara musi żyć. Amen?
I wiecie, że z tym mamy często problem. Mamy problem, żeby uwierzyć, że Bóg jest wszechpotężny, że jest wszechmocny. Mamy problem, żeby Mu wyśpiewać to, kim jest. Zaczyna się od tego, że przychodzimy po zmaganiach całego dnia czy całych tygodni i chcemy po prostu coś wziąć dla siebie. Ale Bóg chce powoływać Kościół chwalebny, pełny Jego chwały, chodzący chwale, nie przychodzący tylko coś zabrać, ale przychodzący już z budowaną relacją z Bogiem. Nie od konferencji do konferencji, ale z komory na spotkanie wspólne braci i sióstr, gdzie się kumuluje Boża moc, gdzie się kumuluje Boży głód, gdzie się kumuluje Boża wiara. I Bogu wystarczyło kilkunastu ludzi. Później przydał sobie 120. I Duch Święty przez 120 zrobił to, co zrobił, że dzisiaj możemy tu siedzieć. I mamy łaskę, że jesteśmy w służbie Ducha. Bo Duch Święty może przez każdego z nas działać. Niezależnie, nie musimy się zapisać na audiencję do Pana Jezusa, bo wszyscy ludzie by to chcieli zrobić, tylko mamy Ducha Bożego, który przez nas chce działać. Amen? Amen? Wyszliśmy już z Egiptu. Ponarzekaliśmy już jak naród izraelski. Tego nie mam, tamtego nie mam. Zosia jest taka, a Jurek jest taki. Wszystko to już pewno porobiliśmy. A jak nie, to przed nami. Oby nie. I przychodzi taki czas, gdzie Bóg szuka zdeterminowanych ludzi, którzy chcą być Jego uczniami. Tak naprawdę nasza misja jest, żeby czynić z ludzi uczniów Jezusa Chrystusa. Kim jest uczeń? Uczeń jest tym, który chce słuchać. Dlaczego jest taka ważna pokora? Dlaczego Bóg błogosławi pokornych? Jest w tym głęboka mądrość, dlatego że jeżeli nie masz pokory, to znaczy, że coś innego masz. Amen? Masz pychę. Wierzę, że musimy mieć pokorę, żebyśmy mogli być błogosławieni. I to nie w tym, żeby nam się tylko lepiej żyło, tylko żebyśmy byli błogosławieni obfitością Jego Ducha. Amen? Bóg chce wzbudzać Kościół, który jest pełny Jego Ducha. Ja chcę być pełny Jego Ducha. Napiję się. Kiedy zakładaliśmy wspólnie z Duchem Świętym ten zbór, mieliśmy jedno pragnienie. Bóg nas wysłał do Bielska, nie znaliśmy tutaj nikogo, była nas garstka. I wiedziałem, że w Bielsku są zbory, silne zbory. I pytałem Pana, dlaczego? I Pan powiedział po prostu. Nie chcę, żebyś budował na czyimś fundamencie. Będziesz budował na moim fundamencie. Więc my jesteśmy zbudowani na fundamencie Pana Jezusa tu w tym miejscu. I Duch Święty jest tutaj wszelkim sprawcą wszelkich rzeczy. I chcę powiedzieć Wam, że dzieje się tutaj dużo rzeczy. Zachwalę naszego Boga, żeby przygotować też niektórych z Was na to, że poruszenie Boga w tym miejscu jest dosyć konkretne. Jak ziemia drżała, kiedy Boża chwała stępowała w Starym Testamencie, który jest cieniem rzeczy w Nowym Testamencie, tak drży w rzeczywistości duchowej tutaj wiele rzeczy. I chcę, żebyśmy byli na to gotowi. Amen? I żebyśmy się nie koncentrowali, co się dzieje z sąsiadem, kto tańczy z flagami, a czemu tańczy z flagami. Zostawmy to wszystko. Jeżeli to, co robimy, uwielbia Boga, to jest to dobre. Amen? Jeżeli flagi zasłonią Boga, to są złe. Ale jeżeli flagi uwielbiają Boga, to są dobre. Amen? Nie znam się na flagach, pewno Ania by więcej powiedziała. Jeżeli Przemek zagrał na szafarze i zagrał w rytm tego, co Duch Święty robił, to oddał Bogu chwałę. Amen? Nie zastanawiajmy się, dlaczego ktoś zagrał na czymś. Amen? Jesteście ze mną? Miejmy jedność w tym, dlatego że namaszczenie i Boże działanie wstępuje, kiedy my mamy jedność. Kiedy razem uwielbiamy w jednym duchu, kiedy jesteśmy symfoniczni, kiedy jesteśmy zgodni czegoś i kiedy jesteśmy zgodni oczekiwać na coś, co Bóg chce zrobić, to Bóg to zrobi, bo powiem Wam, że Bóg chce to robić. Bóg chce wzbudzać silny Kościół. I cieszę się, że mamy takich zacnych gości, dlatego że wiem, że pastor Leszek razem ze swoją małżonką mają DNA przebudzenia w swoim duchu, co jest bardzo unikatowe, jeszcze raz powiem, co jest bardzo unikatowe,
żeby chcieć cały czas przejść z Bogiem do przodu, żeby cały czas szukać Jego namaszczenia, żeby cały czas przebywać w Jego świeżej obecności, żeby nie przyzwyczaić się, nie chodzić w rutynie, tylko cały czas napierać na Królestwo Boże, cały czas być gwałtownikiem, który porywa Królestwo Boże. Ja cieszę się, że mamy tych gości. Ja cieszę się. Bo ja wam powiem, my nie potrzebujemy nazwisk, my potrzebujemy mocy Ducha Świętego i z całym szacunkiem dla nazwiska. Amen? Oddaję cześć temu nazwisku, czyli wam, kochani. Ale wy, ja mogę to przy was powiedzieć, ale wy sami chcecie, żeby był wychwalony nasz Pan. Niech Duch Święty jest główną reklamą każdych spotkań w Polsce. To by było cudowne, gdybyśmy rozpowiadali sobie nawzajem, bez polityki, bez żadnych innych rzeczy między zborami, a to uczynił mi Pan, a tak mnie Pan dotknął. A wiecie, jak ktoś zaczyna za dużo mówić o Bogu, to jest trochę crazy dla innych chrześcijan. Za dużo mówisz o Bogu, bracie. Bóg chce być uwielbiony, Bóg chce, żeby mówić o Jego Królestwie. Jeżeli w twoim sercu jest Królestwo Boże, to ty nie będziesz miał innych tematów. Jeżeli w twoim sercu są te same marzenia, jeżeli trwasz w Jezusie Chrystusie, to nie mów mi, że masz jakieś inne marzenia. Kładziesz się i rozmawiasz z Bogiem. Panie, co będziemy robić? Co zrobimy? Duchu Święty, co chcesz mi pokazać? Czy chcesz mi pokazać jakąś osobę? Będę za tobą chodził, a ty rób swoje rzeczy. Ja po prostu pójdę jak gliniane naczynie, jak namiot, jak twoje mieszkanie. Wiecie, my w to wszystko znamy teologicznie, ale problem polega na tym, że czasami nie żyjemy tą prawdą. Ty i ja jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. On w nas zamieszkał. Król królów, Pan panów. Ten, który wskrzesił Jezusa tym samym duchem, duchem chwały Ojca, zamieszkał w tobie i we mnie. Jak to możliwe, że nasze serce nie pała codziennie czasami do Niego? Jak to możliwe, że nie szukamy świeżego ognia? Jak to możliwe, że jesteśmy krzewem, który już przestał płonąć? I mówimy tylko, oj, jakbym chciał znowu wrócić do pierwszej miłości. Zapomnij o tym. Zapomnij o tym, że pierwsza miłość może się skończyć. Ona musi trwać. Powiedz swojej żonie, że wiesz, spróbuję cię kochać tak jak kiedyś. I zobacz na jej minę, zobacz na jej twarz, co ona poczuje. Wrażliwa kobieta, co poczuje, jak jej powiesz, wiesz, chciałbym cię kochać jak 20 lat temu, bo byłaś młodsza i fajna. A teraz jesteś też fajna, ale wiesz, wolałbym wrócić do pierwszej miłości. Jesteście ze mną? Zatrzymajmy się na chwilę. Bo Duch Święty jest bardzo wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy. Więc jeżeli nam nie zależy na tym, żeby za Nim podążać, tylko zależy nam, żeby się spotykać i coś zaśpiewać. Ja wiem, że tak nie mamy, ale chcę to powiedzieć. To powiem wam, że Dzieje Apostolskie w ogóle mówią o czymś innym. W Dziejach Apostolskich wszyscy, o których czytamy, byli pełni Ducha i byli zniewoleni przez Ducha i chodzili tam, gdzie Duch Święty powiedział, a nie szukali poparcia na swoją własną drogę. Panie, pobłogosławisz, to dobry pomysł? Dobry. Tak, dobry, pewno, że dobry. Nie pójdę do kościoła. No to super pomysł jest. Okej, ja wiem, że nie wszyscy chodzimy często do kościoła. Nie czujcie się gdzieś tam, wiecie, przygnieceni teraz. Ale jak mam okazję, to od razu, oczywiście nie mówię do nas, ale się nagra, więc może ktoś. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to macie w zwyczaju. Amen, jak gdyby będę korzystał z tego. Dzisiaj czytałem jedną rzecz, że Bóg zsyłał mannę, kiedy nie mieli nic do jedzenia. I była ciekawa rzecz, o której wszyscy wiecie. Zsyłał mannę i pewną część tej manny trzeba było zagospodarować, żeby w dzień święty nie zbierać. I robaczki się w niej nie pojawiały, tylko przez to, że była przygotowana dzień przed Dniem Świętym i wtedy można było konsumować. Uwaga, pracujemy w niedzielę. Amen? Dzisiaj mnie Bóg dotknął. Pracowałem tyle razy w niedzielę. Wołam mojego pełnię i Bóg przychodzi i mówi, chcesz? Będę cię uczył. Chcesz? Będę przecinał to. Chcesz? Wezmę swój miecz. Będę to robił w miłości. Chcesz skalpę? Chcesz? Dawaj serducho. Ja mówię, Panie, pewno tnij, zostań tylko Ty. I kiedy tak się modlimy, Bóg przychodzi i delikatnie tnie. Kawałek po kawałku, plaster po plastrze. Aż zostanie On sam. I czy my tego chcemy? Czy my chcemy być tak pocięci?
Wiecie, on nie tnie nic, co jest jego. On tnie tylko to, co do niego nie należy i go nie chwali. Amen? I nie jesteśmy kościelni. Miejcie cudowny czas z Panem wszędzie, ale nie odpoczywajcie od Boga. Amen? Odpoczywajcie może ode mnie, ale nie od Boga. Amen? Okej. Więc czytałem to dzisiaj i było tam powiedziane jedna rzecz, że ci, którzy przychodzili w ten dzień święty i próbowali zbierać, nic nie mogli zebrać. Wiecie, takie proste. Ja nie wiem, dlaczego ja o tym mówię, ale dzisiaj mi to Bóg pokazał. To nie jest przedmiotem mojego zwiastowania, za chwilę kończę. Ale jest tak dużo ważnych rzeczy w naszym życiu, które lekceważymy, idziemy na kompromis, że jak dodamy jeden kompromis do drugiego kompromisu, do trzeciego kompromisu i przyzwyczajimy się i zobaczymy, że inni też są już przyzwyczajeni, to to zabiera świętość z naszego życia. A chwała Boża wstępuje na świętość. Dlatego kiedy Bóg dał Mojżeszowi plan przybytku, Ja zauważyłem, że w Księdze Wyjścia jest co najmniej połowa wszystkich rozdziałów poświęcona jednej rzeczy. Nie samemu wyjściu i tym wszystkim pięknym rzeczom i tym znakom, no, znakach i cudach, tylko przykazaniom, o których Bóg mówi, jeżeli będziecie ze mną w tym przymierzu, to będzie to i to. I później mówi do Mojżesza, dam ci plan, jak zbudować przybytek dla mnie. I powiedział mu jeszcze tak, tylko pamiętaj, wykonaj wszystko dokładnie, jak ci powiedziałem. I później jest mowa o tych wszystkich przedmiotach, o naczyniach, o tym wszystkim, co się ma znaleźć w przybytku. I jest też mowa o naczyniach, które są namaszczone i poświęcone. I kiedy Mojżesz zrobił wszystko z tym przybytkiem, z tym miejscem, z tym mieszkaniem, w którym Bóg miał jak gdyby wstępować ze swoją chwałą i tam miał być, nad którym był obłok, zanim ten obłok się pojawił, zanim chwała Boża stąpiła, wszystko musiało być według wzoru Bożego. To nie oznacza, że mamy być legalistami i mamy, wiecie, wszystkim teraz mówić, hej, w niedzielę pracowałeś. Nie, to oznacza jedną rzecz, że mamy być zanurzeni w Chrystusie. Jeżeli trwamy w Nim, a On w nas, to umiemy dobrze wybierać. Umiemy dobrze układać priorytety. Umiemy dostosować się do Jego pragnień, a nie do naszych pragnień, dostosować samego Pana. I kiedy jesteśmy zbawieni, kiedy jesteśmy nowonarodzeni, narodziliśmy się z Ducha Bożego na nowo, to na nowo musi coś reprezentować. Ja kocham mówić o świętości. I wiecie, to nie jest łatwo, bo Bóg zawsze konfrontuje. Mnie też. Ale jest warte żyć świętym życiem, bo tylko wtedy Boża chwała wstępuje. Niestety. I Jezus przyjdzie po chwalebny Kościół. On nie wróci po prostu po Kościół. On przyjdzie po chwalebny Kościół. Po Kościół pełny Jego chwały. Amen? Czym jest światłość, która w nas zamieszkała, jak nie chwałą Boga? Czym jest ogień, który był nad przybytkiem, jak nie ogień, który trawi, jak nie ogień, do którego nie da się podejść? Czym jest obłok, który prowadzi, jak nie prowadzeniem Ducha Świętego, Jego namaszczenia? Czym to wszystko jest dla nas? Jeżeli tego nie pragniemy, to jesteśmy cielesnymi chrześcijanami. Cudownymi. Bóg nas zbawił. Halleluja, spotkamy się z Panem, wszystkiego się dowiemy, mamy pewność tego, co Duch Święty w nas zaświadcza. Ale On musi to zaświadczać i musi być w nas. Amen? Ja osobiście wiem, że można zaprosić Pana Jezusa i nie wiedzieć o tym. Bo ktoś Cię przekona. Jesteście ze mną? Był ktoś taki, kto po prostu był pod dobrym marketingiem, w emocjach powiedział, Panie Jezu, jest okej. Okay. Mam tak dużo rzeczy, zaproszę i Ciebie. Postawię Cię na komineczku. I będziesz między moimi wszystkimi zagadnieniami. Może Cię będę przesuwał raz tak, raz tak. Wiecie, kiedy Jezus wchodzi do naszego życia i czynimy Go Panem i Królem, to jest przymierze z Nim. On nie zrywa przymierza. I On nie chce, żeby Jego Kościół zrywał z Nim przymierze, jakiekolwiek. Amen? Traktujmy Boga bardzo poważnie. Ja tak ostro od razu, dlatego że wiem, że my musimy przygotować Panu drogę. I ja chcę dzisiaj pobudzić siebie i was, żebyśmy wyznawali Bogu swoje rzeczy. Żebyśmy wyznawali, że zawodzimy Go często i nie żebyśmy się z tym źle mieli, ale żebyśmy się po tym dobrze mieli. Bo Bóg jest dobry i miłosierny i Bóg jest pełnią miłości. I jeżeli On przynosi korektę do naszego życia, to tylko dlatego, że nas kocha. Ponieważ
Zatytułowaliśmy tą konferencję, jeżeli tak to w ogóle można powiedzieć. Zanurzeni w chwale. To nie mamy innego wyjścia, jak być obmyci przez krew baranka. I to dzisiaj będzie przynajmniej z mojej strony czas, przed jutrzejszym spotkaniem, żeby każdy z nas, jeżeli jesteśmy synami i córkami naszego Pana, naszego Boga w niebie, jesteśmy prowadzeni przez Jego Ducha, jeżeli tak jest, żebyśmy wyprali swoje szaty. To będzie dobry czas przed spotkaniem z Panem. Amen? Dobry pomysł? Róbmy to po prostu, cały czas. Amen? Ja mam marzenie, ja chcę, ja wierzę i też Bóg powiedział, że każdy, kto będzie przygotowany na spotkanie z Nim, doświadczy rzeczy, które przemienią całkowicie dalej kolejny etap naszego życia. Wiecie, są sezony, Mamy różne sezony, ale przychodzi nowy sezon. Przychodzi sezon mocy, Bożej. Przychodzi sezon, że ludzie ze świata będą widzieli, rozpoznawali. Kiedy Mojżesz zapytał się Boga, po czym poznają, że Ty idziesz z nami i Bóg zaoferował mu anioła, Mojżesz powiedział, nie, Ty musisz iść z nami. Po czym to poznamy? I Bóg powiedział, pójdę przed wami. I po tym wszyscy poznają, że ja jestem z wami. Ludzie muszą poznać, że Bóg jest z nami. My nie możemy przekonywać ludzi do Boga. Oni w nas muszą zobaczyć odbicie Jezusa Chrystusa. I to nie jest łatwe zadanie i sami tego nie zrobimy. I jak ktoś próbuje to sam zrobić, to nie zrobisz tego sam. Po prostu skróć sobie swoją ciężką drogę. Znaczy nie skróć tak na amen. Skróć sobie myślenie w ten sposób. Jego łaska usposobia nas do pobożnego, dobrego życia, które chwali Ojca. Amen? Szukaj Boga. Proś o łaskę na każdy dzień i nie próbuj robić nic sam. Wystaw swój żagiel, niech Duch Święty wieje, zaproś Ducha Świętego, tęsknij za Nim, chciej mieć z Nim intymną relację. Nie możemy się znaleźć w grupie ludzi, do których Jezus powie, nie znam was. Intymnie was nie znam. Ginosko, nie znam cię intymnie. Nie wiem, jakie jest twoje imię intymnie. Bóg powiedział do Mojżesza, ponieważ znam twoje imię, pójdę z tobą. Powiecie Stary Testament? A ja powiem, nieważne, jaki testament. Przymierze jest przymierze. Tamto było cieniem tego, co ma się stać. Bóg dzisiaj oczekuje, żebyśmy Mu zrobili miejsce i żeby mógł wypełnić Jego świątynię. Powiedzcie razem, że to jesteśmy Jego świątynią. To nie moja świątynia niech się napełni. Moje zawsze, koniec już z moim. Panie, cały jestem dla Ciebie i cała jestem dla Ciebie. Oto Twoje mieszkanie. Napełniaj go cały czas na nowo. I uszczelniaj go. I naucz mnie, żebym traktował to, co jest we mnie, jak największy skarb. I żeby nikt i nic nie potrafiło mi tego zabrać. Nie tylko podczas konferencji, ale 2 metry dalej też. W samochodzie z żoną czy z mężem. Amen? To będziemy wzbudzać. Tyle z mojej strony. Zrobimy krótką przerwę, czy... 5 minut przerwy. Zapraszamy, później zapraszamy uwielbienie. Amen? No taki przerywnik jest, bo mamy 2 sesje, więc jak chcecie, zostańcie, jak nie chcecie, to wyjdźcie i wróćcie. I zróbcie to szybko, w miarę, jeżeli jest możliwe.